Dzień dobry. Jacek Balkan to jest motodziennik w piątek, czyli ostatni w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam. A dzisiejszy program zaczniemy od nowości, jak w każdy piątek, czyli z różnych stron świata. A zaczniemy rzecz jasna w Pekinie. Targi motoryzacyjne potwają jeszcze kilka dni, jednak ciekawostek, których nam dostarczyły, wystarczy na długie tygodnie. A dziś przyjrzymy się tylko nowej konstrukcji Jaguara. O modelu Type F już wspominaliśmy. Samochód ma być konkurencją dla roadsterów niemieckich, takich jak BMW Z4, ale przede wszystkim Porsche Boxster. Jak nowy Jack będzie wyglądał z zewnątrz, możemy się domyślić, ale to, co znajdzie się pod maską, miało swoją premierę właśnie w Chinach. Przede wszystkim będzie to dwulitrowe turbo, znane już z Land Rovera Evoca. Silnik ma 4 cylindry, 240 koni i niedługo posłuży do napędu modelu XF i XJ, zastępując jednocześnie wolnego saka o 6 cylindrach i o 3 litrach pojemności. Kolejna jednostka zapowiada się dużo ciekawiej. Ma 6 cylindrów i wygląda na to, że kompresor, a nie turbinę. Ten silnik ma 335 koni i zastąpi 5-litrowe V8 w modelach XF i XJ. Będzie jeszcze mocniejsza odmiana tego motoru, jednak 375 koni będzie zarezerwowane wyłącznie dla nowego Jaguara F-Type. A zmieniając kraj, w Turcji w jednym z serwisów ogłoszeniowych pojawił się taki oto potwór, napędzany silnikiem V8 z Chevroleta. Moc to około 420 koni, plus dwa. Jeden na masce, drugi jedzie z tyłu. A cena to bagatela 570 tysięcy euro. Jedyny w swoim rodzaju, zachwala właściciel. A nam ten koszmar będzie się śnił wiele nocy. Za to w Hiszpanii sprzedaż samochodów bardzo spadła. Zwłaszcza nowych. I być może dlatego firma Ford postanowiła zaproponować swoim klientom szukającym auta używanego coś ekstra. Specjalny zespół opracował zapach nowego samochodu. Auta kilkuletnie po dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego mają być spsikane, tak by nabywca poczuł się jakby właśnie wyjechał z salonu. Nie wiemy czy to żart, ale zanim ktoś wpadnie na podobny pomysł, w Polsce przypominamy. Auta fabrycznie nowe pachną w specyficzny, jasne, że przyjemny sposób, bo z tworzyw materiałów obiciowych czy elementów lakierowanych ulatniają się resztki rozpuszczalników czy środków odtłuszczających albo czyszczących. Zapach fajny, ale niestety bardzo szkodliwe. A na koniec tej części programu jeszcze jedna ciekawostka z Wielkiej Brytanii. Firmie Aston Martin właśnie udało się sprzedać ostatni z 77 sportowych wozów 7,3 litra, 750 koni V12 pod maską i cena w okolicach miliona funtów. Nie zachwycił nas ten samochód. Wygląda przykro to stwierdzić nieco tandetnie, by nie powiedzieć odpustowo, przede wszystkim w środku. Podobnie myśleli chyba klienci. Premiera miała miejsce w 2008 roku i mimo błęczucznych zapowiedzi sprzedaż Aż 4 lata. Na kolejną porcję ciekawych motoryzacyjnych informacji zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do radiato FM po godzinie 19. Wtedy też opowiemy Państwu o tym aucie, które stoi za mną. To jest Citroen DS5, czyli najnowsza flagowa limuzyna koncernu Citroena. Jak ten samochód jeździ, opowiemy państwu już w najbliższą niedzielę, a jak wygląda, mogą państwo zobaczyć choćby dziś na naszym profilu na Facebooku, facebook.com/motodziennik. To tyle, jeżeli chodzi o informacje. Natomiast teraz zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia. Jak tylko człowiek wymyślił samochód, to od razu niemal ktoś inny wpadł na pomysł, by zbudować jeszcze szybszy. Auta sportowe czy usportowione, dające kierowcy ponad przeciętną frajdę, pojawiły się już na początku wieku i towarzyszą nam nieprzerwanie. Nie wszystkie mają ogromne silniki i długie maski. Są też konstrukcje masowe, tańsze, niekoniecznie gorsze, ale często bardzo oryginalne. Lata 70. ubiegłego wieku to czas szukania nowych rozwiązań technicznych i stylistycznych. To właśnie w latach 70. samochody zaczęły przybierać kształt klina. Pojawiły się chowane w błotnikach reflektory i auta takie jak Porsche 914 czy Fiat X19. A co na to wszystko, Francuzi? A też mieli się czym pochwalić. W roku 1971 wspólnie firma Matra z Simką i ręką greckiego architekta narysowały model Bagera. Przepiękne, z długą maską, ostro ściętym tyłem, przeszklony i schowanymi reflektorami. Auto miało napęd na tył, ale prawdziwa eksplozja niespodzianek pojawia się dopiero, gdy podejdziemy bliżej. A z przodu jest bagażnik, w kabinie aż Miejsce obok siebie, a silnik umieszczono tuż za fotelami. Albo raczej silniczek. Na początku był to motor 1.3, który miał 85 koni, więc i tak więcej niż współczesne silniki Volkswagena o pojemności 1.4. Ale że konstrukcja była bardzo lekka, auto ważyło niecałą tonę, to i osiągi były niezłe, jak na tamte czasy. Prędkość maksymalna to 180 km na godzinę, a czas potrzebny na osiągnięcie setki to nieco tylko ponad 12 sekund. Przez 7 lat powstało 40 kilka tysięcy egzemplarzy. Do dziś przetrwało nie. Niestety niewiele, z czego zaledwie kilkanaście, może kilkadziesiąt sztuk w Polsce. Od czasu do czasu pojawiają się w ogłoszeniach. Egzemplarze do małego remontu kosztują od 6 do 8 tysięcy. Naprawdę ładne, od 20 do 30 tysięcy. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie dziękuję, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika, już w najbliższy poniedziałek.